Witam, z tej strony Grzesiek Barbarzyńca i witam Was ponownie w meczach turniejowych z Dawn of War Soulstorm. Dzisiaj obejrzymy sobie meczyki Alexa i Andrię. Zapraszam Was do seansu. Rozsiądźcie się wygodnie, a my już zaczynamy. W pierwszym starciu Aleksander przyprowadził Gwardię Imperialną. Andrisz przyprowadził chaos. Chyba po raz pierwszy widzę ich w tym turnieju, żeby chaos się w ogóle pojawił. Jest to fajna frakcja, którą można bardzo fajnie wykorzystać na wiele różnych sposobów. A ta mapa jest bardzo, ale to bardzo fajna, ale też ma właśnie problemy z większością, z większymi jednostkami. Bo nie wszystkie jednostki mogą się dobrze przemieszczać, w szczególności po tych ciasnych uliczkach, które tam są. Mogą się o siebie troszeczkę blokować, ale za to artyleria. Artyleria tutaj robi naprawdę świetną robotę. Jak się jeszcze to połączy z odpowiednimi jednostkami, jak na przykład właśnie powiedzmy Marines Chaosu lub właśnie Raptory, które właśnie ma właśnie do dostępu tutaj Andri, który tutaj wziął ze sobą Alpha Legion. To może na przykład tymi Raptorami sobie na przykład tutaj podejść, tutaj sobie przeskoczyć. Naprawdę tutaj wszystkie jednostki przeskakujące mają bardzo duży potencjał, bo tak jak widzieliśmy tutaj na innym meczu, te mosty potrafią być zabójcze i mogą stać się takimi strefami śmierci. Jak i te strefy tutaj właśnie już za mostami mogą naprawdę wiele żyć ze sobą zabrać. Tutaj już widzimy, że w tym czasie Andri zbiera sobie już punkciki. Tutaj już widzimy oddział Gwardii Imperialnej zajmujący sobie ten punkcik. Już widzimy, że dowództwo piechoty wybudowane. Tutaj plasma generator też już wybudowany. Kultyści Andriego idą na całość i próbują od razu zająć kluczową pozycję, póki jeszcze nikogo tutaj nie ma. Reflektory się nawet odpaliły. I widzimy aż trzech kultystów. Nie, to nie są kultyści, tylko heretycy, przepraszam. Ale już mamy ich trzech. Tutaj widzimy już oddział Raptor w przygotowaniu oraz oddział Marines. To będzie zabójcza kombinacja, w szczególności przeciwko Gwardii Imperialnej, gdzie Raptorzy biją się na oddziały piechoty, zwiążą je w zwarciu, a Marines Chaosu będą w tym czasie strzelać, wykorzystując własną siłę ognia przeciwko gwardzistom, którzy będą bardzo możliwe, że zadawać sami sobie obrażenia poprzez granatniki, bo granatniki to jest troszeczkę broń obusieczna. Faktycznie to jest silna broń. Tutaj widzimy też trzech kapłanów maszyn, że coraz biegają z miejsca do miejsca i budują. Jest to silna broń, ale zadająca obrażenia obszarowe. A obrażenia obszarowe wchodzą jak i w sojuszników, jak i w przeciwników. Raptory, że tutaj już sobie zajmują tą krytyczną lokację. Kultyści tutaj przyszli zająć sobie relikcik. Tutaj Marines Chaos już są przygotowani. I wygląda na to, że na razie jest spokój. Troszeczkę mam wrażenie, że chaos się mocniej troszeczkę rozrósł niż Gwardia Imperialna na razie. Aleksander też, z tego co zauważyłem, wziął tylko jeden oddział gwardzistów. Ale prawdopodobnie sobie oszczędzał właśnie po to, żeby móc sobie wybudować to centrum dowodzenia lepsze. Widzimy, że dopiero się pojawia taktyka kontroli. Więc może w tym szaleństwie może być lekka metoda, patrząc na to, że to już jest trzecia minuta, a tutaj już jest praca z nowym centrum dowodzenia. Ale też, jeżeli dojdzie teraz do konfrontacji, to jednak jego przeciwnik, a nasz Andri, będzie miał znaczącą przewagę. Bo wiem, to jest wtedy starcie jednej jednostki gwardzistów na cztery oddziały, dwa razy kultyści, raptorzy, właśnie Marines. Ci Marines teraz właśnie odstraszają tą grupę gwardzistów. Czy tutaj już pracuje możliwe tak, a Andri i tak już pracuje nad kolejnym poziomem bazy, pomimo że wybudował sobie większą grupę jednostek. Tutaj już się chyba kolejni gwardziści się już pojawili. I gwardziści się wraz z kapłanem maszyną próbują wycofać przed ostrzałem raptorów oraz zwykłych Marines Chaosu. Tutaj Andri na razie te oddziały wycofuje, nie chcąc
narażać się na tutaj zbyt duże obrażenia. Widzimy już, że się pojawiają pierwsze granatniki. I widzimy, że Listening Post został także wybudowany. Relikt już został przejęty. Ale na razie stwierdzam, że to Alpha Legion ma przewagę. Teraz właśnie widzimy natarcie gwardzistów, które zostało szybko zatrzymane przez raptory. Teraz właśnie Marines Chaos, którzy podążają za raptorami. Raptorzy ścigają tych uciekających gwardzistów i uderzają ich swoimi mieczami, strzelają tam z Volterów. Marines Chaosu też kontynuują ostrzał i ścigają, ale już się wycofują, jak tutaj zobaczyli, że Listening Post został rozwinięty troszeczkę. Więc gwardziści postanowili prześcignąć na drugą stronę rzeki. Kultyści się już tutaj zbliżali, ale zostali ostatecznie wycofani. Kultyści są na tyle ciekawi, że są fajną, że to jest że mają podobne statystyki co gwardia, tylko są lepsi w walce wręcz. Ale można ich także uzbroić w plazmagany oraz granatniki, więc granatniki mogą się powiedzieć jak po jednej, jak i po drugiej stronie. Ale widzimy, że tutaj Marines Chaos próbują tutaj coś zadziałać. Ale nie za bardzo mi to wychodzi, patrząc na to, że granatniki tutaj już poszły w ruch, jeszcze ten Listening Post oszliwywał. Więc na razie Raptory i Marines Chaosu się wycofują z powrotem za rzekę. Zaś Aleksander chce sobie umocnić tą pozycję, już sobie tutaj buduje ciężki bolter. Kultyści zaś zostali przesunięci bardziej do tyłu. I widzimy, że już się pojawia zbrojownia chaosu. Co może spowodować, że za chwilę te oddziały Marines Chaosu będą uzbrojane w ciężkie boltery. Ale też fajną rzecz mają właśnie te raptory, jak sobie popatrzymy, że mogą zostać uzbrojone w miotacze ognia. Więc powiedzmy taki jeden, może dwa miotacze ognia rzucone wraz z raptorami mogą naprawdę narobić szkód. Tylko też pytanie, czy chcą wtedy poświęcać wtedy te dwa oddziały, które by normalnie walczyły wręcz na używanie akurat tego miotacza ognia. Choć przeciwko Gwardii Imperialnej miotacze ognia mogłyby się sprawdzić, głównie z tego powodu, że Gwardia ma problem z moralami. I wszystko, co może rozbić morale, jest dobre przeciwko gwardii. I już tutaj widzimy, że Chaos Marines są uzbrojeni w ciężkie boltery, więc będzie naprawdę dużo strzelania. Już tu widzimy Listening Post wybudowany i widzimy, że Machine Pit został także już wybudowany. Więc jeśli dobrze mi się wydaje, będziemy mogli zobaczyć te maszyny kroczące, które działają troszeczkę także jak działa chaosu. Gdzie tutaj, nie oszukujmy się, to będzie zabójcze połączenie, właśnie widzimy, że już jest budowany defiler. Bo nie dość, że ma to bardzo fajne działo artyleryjskie, co nawet tutaj możemy sobie przeczytać. Jest naprawdę dobre, jeżeli podejdzie się do walki wręcz, ma u siebie miotacz ognia, ma jeszcze karabinę, z którego może sobie strzelać. Działo jest akurat to strasznie nieefektywne, jeżeli nie widzi celu. Ale to się stało to, co też się spodziewałem, że się stanie, że raptorzy sobie przeskoczyli i sobie zajmują krytyczną lokację pod nosem wręcz Alexa. Więc Andrew już tutaj naprawdę powoli szaleje. Defiler już jest wybudowany. I tak jak widzimy, ma bardzo potężne obrażenia w walce wręcz. Więc to działo jest... Część jest tylko, można powiedzieć, że wisienką na torcie tego monstrum, jakim jest ta jednostka. Ale widzimy tutaj ostrzał. Mechanizowane dowództwo zostało zbudowane zaś u Alexa. Ale popatrzmy, ten gwardzista faktycznie na chwilę defiler podszedł. Widzimy teraz, jak defiler tutaj postanowił pójść na ciężką wieżyczkę i patrzcie, jak on po prostu tą wieżyczkę zżera. Raptory, które były z tyłu, teraz zaatakowały nie na te gwardzisty. Marines Chaos tutaj kontynuują ostrzał do gwardzistów. Marines Chaos. Chodziło mi, że Marines Chaos rozstrzygują tych gwardzistów. Za dużo ostatnio gwardzi tutaj widuje. Ja też zauważyłem, że właśnie dużo ludzi bierze gwardię imperialną, co się nie dziwię. To jest silna frakcja, w szczególności z tymi granatnikami. Ale w tym przypadku podejrzewam, że to jednak Andri i jego chaos zwyciężą i jego oczy pust.
Bo nawet jeżeli tutaj mamy to zmechanizowane dowództwo, to podejrzewam, że się pojawią sentinele. Sentinele akurat przeciwko drillerowi mogą się przydać. A jak te drillery zostanie zniszczone, to co mają dalej zrobić? Tak dużo nie zrobią przeciwko tej piechocie. W szczególności, że jeden oddział gwardii zamiast pomagać, to sobie tutaj zajmował w te punkty, które nie zrobiło się nim wcześniej. Już widzimy ulepszenie na sentinela, a sentinele się tam nie pojawią. Gwardziści, można powiedzieć, że bezsensownie walczą poza swoimi budynkami, żeby wejść do budynków i strzelać do budynków. Defiler sobie tutaj strzela na spokojny dział. Tutaj troszeczkę sobie postrzela, teraz się przesuwa pewnie, żeby wykończyć tych gwardzistów z tej strony. I widzimy, że już podchodzi do tych gwardzistów, żeby ich zmiażdżyć. Gwardziści w końcu weszli do budynku, zaczęli tutaj toczyć walkę o każdy budynek, o każdy tą garść ziemi. Ale w tym przypadku to Marines Chaos to wygrają, widzimy właśnie, że ma tutaj Marines Chaos takie ognie. Tylko jeszcze szybciej wytępują się. Imperialne, bardzo niszczone. Wszystko tutaj jest niszczę je, wszystko zostaje zniszczone. No i też odkrywa to jest zwycięstwo Andrii. Moje gratulacje za zdobycie pierwszego punktu. Zobaczmy teraz, czy Aleksander się odkuł w kolejnym starciu, czy może Andrii w następnym starciu osiągnął kolejne zwycięstwo. O, tym razem widzimy, że Gwardią Imperialną dowodzi Andrii i widzimy nawet właśnie pozycję Eldarów atakowaną przez Bazyliszka Gwardii Imperialnej z bardzo fajnym widoczkiem, jeśli dobrze mi się wydaje, na jakiejś pustyni. I widzimy Imperium Tau po drugiej stronie. Ta mapa jest strasznie ciasna i obie strony mogą to bardzo dobrze wykorzystać, ale moim zdaniem przewagę ma jednak Gwardia, która jednak ma dostęp do wieżyczek, a z powodu, że ta mapa jest tak ciasna, to praktycznie z wejścia do swojej bazy, jak przestawisz sobie wieżyczki, to już mają one ostrzał na punkt kluczowy już na samym środku mapy. Widzicie? Te punkty są tutaj strasznie blisko siebie. Ta mapa jest strasznie mała. Już widzimy, że Tau się rozbudowuje Aleksandra. Gwardia Imperialna też nie stoi z tyłu i się już próbuje rozbudować. A jeżeli tutaj zostaną rozstawione wieżyczki, powiedzmy tu i tu, to będą miały spokojnie zasięg do tego punktu. A jak sobie zobaczymy jeszcze w tej środkowym miejscu mapy, jak i też częściowo w bazie jest mnóstwo ciężkiego coveru, więc jednostki strzeleckie będą miały dosłownie tutaj troszeczkę raj, bo się po prostu pochowają w tych heavy coverach i mogą sobie z nich strzelać do woli. Zaś ostrzał, który będzie leciał z drugiej strony, nie będzie aż tak efektywny. Widzimy już, że oddział dowodzenia też już jest zbudowany przed Gwardią Imperialną. Kolejny oddział się już pojawia. Będą to już trzy oddziały. Już tutaj widzimy, że z bazy wychodzą techpriści. Aleksander już wystawia wojowników ognia, którzy już zajmują ten punkt strategiczny. Wiadowcy się w tym czasie zajmują relikcem. Kolejny generał jest w budowie. I widzimy, że generał został już tutaj wystawiony, pewnie idzie tutaj przypilnować tego punkciku, żeby najbliższy oddział Gwardii Imperialnej poszedł i zajął ten krytyczny punkcik. Tutaj widzimy, że już baza Gwardii Imperialnej została zabezpieczona w pełni, więc ten oddział gwardzistów już idzie zajmować ten punkcik, albo ten, za chwilę się przekonamy, który ten punkcik pójdzie zajmować. Ale nie ten oddział, tylko jak się okazuje ten drugi, bo ten się zajmie reliktem. Ta jednostka już zajęła, idzie zająć ten drugi punkcik. To jak tutaj widzimy, Aleksander troszeczkę za bardzo zwlekał i się skupił bardziej na budowie tych listening postów, gdzie tutaj te wszystkie kluczowe pozycje już praktycznie wpadają w ręce Gwardii Imperialnej. I jeżeli Gwardia Imperialna jeszcze się tutaj okopie, powiedzmy jeszcze postawi sobie na dodatek tutaj bazyliszka, to już mogę spokojnie stwierdzić, że Aleksander tego już nie wygra, po prostu będzie zbyt duża siła ognia, zostanie on zbyt bardzo przytłoczony. Ale jeszcze się przekonamy, bo możliwe, że jeszcze coś się zmieni. Tutaj się znowu troszeczkę ten dół wybudował. I wojownicy ognia już się zbliżają.
Ci wojownicy już idą zająć sobie tą lokację, póki jeszcze mają okazję. A tutaj widzimy resztki jakiegoś chyba osiedla. Ktoś chyba był na tyle szalony, że faktycznie próbował tu mieszkać. I widzimy, że wysłał już kolejny oddział wojowników ognia, ale został już wykryty. Ci wojownicy ognia już rozpoczynają ostrzał, ale ci gwardziści prawdopodobnie wytępią te tutaj oddziały Tau, bo ten wywiadowca też został wykryty przez tego Psykera tutaj. I widzimy, że oddział dowódczy już biegnie na tych wojowników ognia, już ich ściga, nie odpuszcza. W tym czasie widzimy, że gwardziści sobie na spokojnie zajęli te dwa punkty. Co już moim zdaniem oznacza, że to już jest tylko kwestia czasu. Oraz tego po prostu, kto utrzyma dłużej po prostu pozycję. Bo w tym przypadku, jeżeli nic nagle się nie stanie, nie pojawi się nagle jakiś czołg albo cokolwiek, co byłoby bardzo skuteczne przeciwko hordom gwardii imperialnej, to zwyczajnie wojownicy ognia nie wystarczą, żeby się przebić, wytępić te oddziały gwardii i później zniszczyć wieżyczki, które ja się założę się tutaj powstaną, tylko po to, żeby chronić te punkty i ułatwić tą wojnę pozycyjną. Tak jak ta mapa jest ciasna, to też właśnie, tak jak widzimy, może pojawić się możliwość wojny pozycyjnej. Widzimy, że pojawiły się kruty, bardzo fajna jednostka, skupiająca się głównie na walce wręcz, która jeżeli jeszcze miałaby ten swój doskok, byłaby od razu na twarzach gwardzistów imperialnych. Tu już widzimy, że już są uzbrojeni w granatniki. Już po prostu oswojują na pomocy krutów. Bo gdyby już mieli, te kruty miały już ten swój dosko, ale z tego sobie muszą to najpierw zrobić odpowiednie osiągnięcie w tym. Albo w Path of Enlightenment to było, albo w innym budynku związanym z krutami. Żeby zwyczajnie świecie móc doskakiwać, jakby będą już mogli doskakiwać, to siup. Są już na oddziale gwardii, ci już starają się rozstrzelać to, a granatniki trafiają też ich, bo w końcu odnoszenia obszarowe. I widzimy oddział do Pathfinderów. Pathfinder mi się jeszcze bardziej kojarzy ze systemem akurat RPG, który muszę w końcu próbować. Ale to już jest inna sprawa. Widzimy, że tutaj generał zginął, ale Psyker i kapłan przeżyli. Gwardziści dalej utrzymują pozycję. I widzimy, że znowu troszeczkę jest taki pas, który gwardziści mają zamiar przerwać, ostrzeliwanie z granatników, którzy są ostrzeliwani sami przez oddziały wojowników ognia. Gdzie wojownicy ognia nie są najlepszym pomysłem tych gwardii z jednego prostego powodu. Te granatniki rozrzucają. Kiedy cię odrzucą tego wojownika ognia, to wojownik ognia, który normalnie musi się rozstawić, żeby móc zacząć strzelać, musi się wstać ponownie. Więc jak już walczy się przeciwko gwardii imperialnej, to lepiej moim zdaniem inwestować w kruty, lepiej inwestować właśnie w tych Pathfinderów, którzy nie muszą czekać. Wojownicy ognia mogą się rozstać, to tak bardziej drugorzędnym, trzeciorzędnym wyborem. Bo nie oszukujmy się, zasięg się zawsze przydaje. Ale popatrzmy, co się tutaj dalej dzieje. Widzimy ponownie potężny ostrzał granatników, który nawet nie umożliwia za bardzo podejścia do tego punktu, ale i tak Aleksander próbuje, ale Andy zażarcie swoim generałem tutaj odgania tych krytów. Jeszcze dodatkowo lecimy z granatników. Wojownicy ognia w tym czasie dalej strzelają, ale już musieli zostać wycofani raz z tym ostatnim Pathfinderem. Oddział dowódczy już się składa tylko z kapłana, ale już się tutaj wycofuje, by potem znów się wrócić do ataku. Ale popyla w tym mieście. Popyla i popyla. I widzimy, że już powstają tutaj wieżyczki, tak jak mówiłem. Zostały już mniej niż 3 minuty. Więc co można powiedzieć, ci gwardziści po prostu robią świetną robotę. Moim zdaniem Andrzej już to ma w kieszeni, bowiem patrząc na stan sił oraz na to, jak są przeprowadzane te ataki ze strony Aleksandra, najzwyczajniej w świecie się nie przebiją te oddziały Aleksandra, nie przebije się tutaj dalej.
a powiedzmy nawet z jakimś cudem wybiło tych gwardzistów, to dalej zostają te ciężkie woltery. Co ostatecznie po prostu sprawi, że to już po prostu jest wojna pozycyjna i czekanie. Bo kolejne wyrzutki się tutaj pojawiają. Granatniki tutaj odrzucają ją na przykład. Oddział dowódczy dalej dowodzi wszystkiemu. Odgania tał, jak tylko może, z powrotem do bazy. I widzimy, że granatniki dalej mordują. Czyli nie zmieniło. I chyba Andriś chciał troszeczkę pokusić na próbę ataku, ale zrezygnował. A Aleksandrowi zostało już tylko niecałe półtora minuty. Ja tutaj widzimy, że posunął zrobić kolejną próbę, ale granatniki już tą próbę powstrzymują. Lasgani strzelają. Strzelajcie ze swoich karabinów laserowych, strzelajcie! I widzimy, że ta broń kursowa pomiędzy pasami skuteczniejsza niż laska w tym przypadku. Nie daje zamierzonych rezultatów. I pozostał tylko przy życiu jeden ostatni Pathfinder. Gdzie tutaj, tak jak widzimy, już nie zostało zbyt wiele czasu. Sama rekrutacja jednostek troszeczkę czasu by zajęła Aleksowi. Ale tak jak widzimy, zostało już mu niecałe pół minuty. Już. No, się, 30 seconds until take and hold victory. I zwyczajnie ci gwardziści tutaj wyciężyli, bo zdają to się pewne zwycięstwo, które widzimy, że już Alex uznał, że się podda. Bo już widział, że już to nie ma zbyt wielkich szans. Więc gratulacje dla Andriego. Powodzenia w następnych starciach. Tobie też, Alex. Mam nadzieję, że w następnych starciach pójdzie ci troszeczkę lepiej. Mam nadzieję, że wam się podobało, oglądało się miło. Miejcie miły dzionek. Na razie.